Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni i Nuna pod kolor kanapę. Nuna nieprzypadkowo w tym odcinku, bo to będzie porada w stylu Nuny. Dostałam przed chwilą taki komentarz. Zrobi Pani jakiś odcinek o tym, jak pokonać ludzi, którzy robią krzywdę komuś. Przykładowo, koleżanka uderzy mnie w plecy i jej argument, że ona tak ma i że wrażliwa jestem. Co robić w takiej sytuacji? Oddać? Albo inna, ktoś Pani ubliża, a potem gada, że to żart, że muszę się uodpornić. Nuna by biła. Tak, Nuna? Co byś biła? Powiedz, czy byś biła? Nuna. Biłabyś? Nuna wszystkich by biła, którzy się nie potrafią zachować. Taka jest Nuna. Nuna również bije wszystkich, co do których uważa, że nie potrafią się zachować wobec mnie. A przynajmniej grozi. Również ludziom. Nie użyłabym w tym kontekście słowa pokonać, ale rozumiem jego użycie. Ja bym użyła raczej określenia, jak pokazać jego miejsce i swoje miejsce. Takiemu komuś, jak pokazać jego miejsce i jak pokazać moje miejsce. W naszej relacji, w naszej hierarchii. A od czego ta hierarchia zależy? To miejsce, ta hierarchia, ten układ sił zależy tak naprawdę od decyzji, od naszej decyzji. Bardzo ciężko jest sobie to wyobrazić, ale tak jest. Czyli tutaj słowo pokonać w zasadzie ma uzasadnienie. Tak, takie osoby, które przekraczają nasze granice, bo tym jest uderzenie w plecy, kiedy Pani sobie nie życzy, tym jest ubliżanie, niby w żartach, to jest wszystko przekraczanie granic. Czyli, no tak, jeśli ktoś przekracza nasze granice, czyli dokonuje inwazji, czyli wypowiada wojnę, to trzeba go pokonać, żeby mu pokazać jego miejsce i ustalić hierarchię, tak? Jak to zrobić? To jest tak naprawdę kwestia tego, co mamy w głowie i jak sobie w tej głowie przestawimy. Przykładowo, koleżanka uderzy mnie w plecy i jej argument, bo ona tak ma i że wrażliwa jestem. Musimy po pierwsze bardzo dobrze wiedzieć, że mieć takie silne wewnętrzne przekonanie, że nie jest sprawą tej koleżanki oceniać, czy Pani jest wrażliwa, czy nie. Pani sobie może być najwrażliwsza na świecie, może być Pani płatkiem śniegu, może Pani, nie wiem, mdleć od czyjegoś spojrzenia i nic nikomu do tego. Pani dobrą wolą w relacjach społecznych jest powiedzenie: nie patrz na mnie, tak, bądlej od tego. Albo nie uderzaj mnie w plecy. Jeśli ktoś będzie próbował nas, panią nas, kiedy tak mówimy, przekonać, że jesteśmy zbyt wrażliwi, to nie jest sprawa tej osoby. Dlatego nawet nie musimy informować. Jeśli dodajemy po przecinku, bo coś tam, to jest nasza dobra wola. Nasza dobra wola okazania temu człowiekowi, że przejmujemy się nim na tyle, że chcemy, żeby zrozumiał nasze stanowisko. Czyli na przykład nie patrzy na mnie, bo zemdleję, bo mam taką fobię społeczną, tak? Ale przy nie bij mi w plecy, to ja nawet nie uważam, że jest potrzebna jakakolwiek argumentacja, że ona jest w ogóle uzasadniona. Po prostu nie i już. Takie teksty, że jest się zbyt wrażliwym, że to są żarty, że musisz się uodpornić, że się nie znasz na żartach, to jest przemycanie biernej agresji. To jest po prostu przerzucanie na nas odpowiedzialności za to, że nam się nie podoba, że ktoś po nas depcze. I co jest najważniejszym kluczem do tego pokonania tych ludzi, tak jak Pani to powiedziała? Przyjęcie do wiadomości, że będzie się miało otwartego wroga. Mam mnóstwo otwartych wrogów. Ponieważ ja nie daję wycierać o siebie butów, na jakiekolwiek przekroczenie granic moich osobistych czy granic kultury, ja reaguję nazywaniem po imieniu. Ale to nie znaczy, że ja sobie stworzyłam wroga swoją odpowiedzią. Nie, ja mam wroga już. Tylko ukrytego, biernego. Wystarczy nazwać po imieniu i postawić granicę impertynencji i bierno-agresywnemu chamstwu, żeby mieć czynnego wroga. Nazwania rzeczy po imieniu, opisy sytuacji istniejącej i właściwej. Żadnego tłumaczenia się, żadnego przepraszania. Pani Kasiu, jeśli Pani jakimś głupim koleżaneczkom
które przekraczają pani granice, powie, że nie są dla pani odpowiednim towarzystwem, bo są prostaczkami, które nie potrafią zrozumieć podstaw kultury, to nie będzie to wywyższanie się. To będzie po prostu prawdziwe nazwanie rzeczy po imieniu i określenie, gdzie kto z nas stoi. Mówienie, że to jest żart, to jest tylko usprawiedliwianie się. Mówienie, że musisz się odpornić, to jest mówienie o tobie. Tak, bo te koleżanki mówią, że one pani nic nie robią złego. To pani jest za wrażliwa, to pani się musi odpornić. To jest mówienie o pani. Mówienie pani, jaka pani ma być. Tak jak pani mówi koleżankom, że mają czegoś nie robić, nie ubliżać, nie bić po plecach, a one mówią, że to z pani zachowaniem jest coś nie tak. Bo one się nie mogą normalnie przy pani zachowywać, bo pani jest nadwrażliwa. Nie, to ja decyduję, jak się wobec mnie można zachowywać, a jak nie. To pani Kasiu decyduje, jak się wolno zachowywać wobec pani, a jak nie. A jeśli ktoś nie potrafi rozróżnić, gdzie się kończy pani, a zaczyna on, to jest jego problem. To jest osoba, którą tym bardziej trzeba zepchnąć na margines i trzymać od siebie z daleka, bo to jest osoba, po prostu która się nie potrafi zachować. Pani koleżanki, pani Kasiu, one się nie interesują tym, co pani dopuszcza, czego pani nie dopuszcza, co pani odpowiada, co pani nie odpowiada, to jest nieważne. Ważne jest to, że one pani zarzucą, że jest pani zbyt wrażliwa. Nie dopytają, nie uszanują. Spokojnie, może pani powiedzieć, że to chamstwo, bo to jest chamstwo, że to jest agresja, że sobie pani tego nie życzy, nie zgadza się, nie będzie się zadawać z tą osobą i tak samo z tą drugą. Ma pani prawo nazwać to tak grubo, jak sobie pani życzy, ponieważ to nie pani zaczęła. I nie sądzę, że przy biciu w plecy albo ubliżaniu powiedzenie to jest niekulturalne jest wystarczające. Natomiast to oczywiście nie zadziała tak, bo one wtedy argumentują, że pani jest za wrażliwa i musi się odpornić. Cała kwestia tego pokonywania, tego wygrywania polega na tym, by postanowić w sobie, że na coś się pani nie zgadza i ustalić sobie konsekwencje. A potem te konsekwencje wyciągnąć. Dlaczego ja mam tylu wrogów? Ano na przykład dlatego, że jeśli ktoś mi ubliża, to ja wyciągam telefon i go nagrywam. I on mi zazwyczaj mówi, że się nie zgadza na nagrywanie, na co ja mówię, ale niestety prawo jest takie, że sytuację, w której uczestniczę, mam prawo nagrać. Co najwyżej nie mogę jej publicznić z danymi, z możliwością rozpoznania. Czyli mogę rozmazać twoją twarz, mogę zafałszować twój głos modulatorem i mogę pokazać. Jeśli ktoś się domyśli, z kim mam do czynienia, to już jest nie mój problem. Ponieważ ja mam prawo pokazać sytuację, w której istniałam. Za to wiele osób mnie nie znosi. Za nazwanie rzeczy po imieniu nie znosi mnie jeszcze więcej osób. Ale to wszystko są osoby, które i tak mnie nie znosiły, tylko się z tym ukrywały i udawały przyjaciół. Po co tacy przyjaciele? Wystąpienie wprost przeciwko takiej osobie to jest po prostu śmieci same się wyniosły. Więc co może pani zrobić? Pyta się pani tak, że koleżanka uderzy w plecy. Co robić w takiej sytuacji? Oddać? Przede wszystkim zapowiedzieć, co pani zrobi. Ja nie będę pani mówiła, co pani powinna zrobić. Ale to nie musi być tak. Może pani powiedzieć, że nigdy więcej się do niej nie odezwie. Może pani powiedzieć, to mówię też bardzo często, dowiesz się, do czego jestem zdolna. I ludzie sobie wymyślają różne rzeczy. Naprawdę różne, przeróżne, dziwne rzeczy sobie wymyślają i się pytają, czy ja to zrobię. A ja wtedy odpowiadam, no ale to, co ty teraz mówisz, to jest z twojej głowy i to świadczy o twojej głowie. A ja powiedziałam, że się dowiesz, do czego ja jestem zdolna. Konsekwencje mogą być różne. Domyślam się, że koleżanka od uderzenia w plecy jest koleżanką z pracy. O
obojętne, co pani jej zapowie. Pytanie, czy baba będzie chciała być ciągle na czujce. Nie wiem, co ją będzie bardzo denerwowało. Może najbardziej na świecie będzie się obawiała tego, że pójdzie pani do szefa i powie, że ta baba jest agresywna i panią po prostu regularnie uderza w plecy. A może ona się będzie bała tego, że pójdzie pani na policję i to w końcu zgłosi. I nieważne, że to będzie mała szkodliwość i tak dalej, nieważne, że oni pewnie nic z tym nie zrobią, ale ona na zeznania będzie musiała pójść. Z jakiegoś powodu ona jest pani koleżanką, czyli na czymś jej zależy u pani. Nie wiem na czym. Czy u pani w domu można robić imprezy? Czy łatwo się panią wykorzystuje? Namawia się panią na to, żeby wzięła za tą koleżankę dyżur? Nie wiem, ale proszę pomyśleć o tym, w jaki sposób ona korzysta z tego, że panią ma. I po prostu jej to zabrać, po prostu powiedzieć jej, że to pani zabiera. I zabrać. Ale naprawdę, są ludzie tak niezrównoważeni, tak źli, tak obrzydliwi i niepoważni i głupi, że na nich działa tylko i wyłącznie przewaga siły. I takim osobom najlepiej jest zapowiedzieć, że zrobię ci coś nienormalnego. Na przykład będę ci solić kawę. Zrobię wszystko, żebyś miała odruch lękowy na samą myśl o tym, że znów mnie uderzysz w plecy, ponieważ jest to moje prawo. Czy w moim życiu panuje mrok? Czy pada na mnie deszcz? Czuję się nieszczęśliwy? Czy wydaje mi się, że przez to zmierzam ku... Już od kilku miesięcy większość naszych filmów fundacyjnych na kanale YouTube jest dostępna wyłącznie dla osób wspierających kanał. Cały czas jedyny próg wspierania kanału wynosi 30 zł. Dlatego serdecznie zachęcamy do zostania wspierającym nasz kanał. Przez to otrzymają Państwo dostęp do wszystkich naszych dotychczasowych filmów i analiz. Ogromnie zachęcamy do zrobienia tego. Z góry dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Fundacja Przemocnia. Psychoedukacja dla wymagających. Szanowni Państwo, jeżeli doceniają Państwo naszą twórczość i nasze zaangażowanie w sprawy społeczne, serdecznie prosimy o wpłaty na konto fundacji, dzięki którym będziemy mogli się dalej i szerzej rozwijać. Się nie musi pani bać, pani jej nie musi pobić, nie musi jej pani oddać. Wypracowanie u kogoś odruchu Pawłowa, odruchu bezwarunkowego nie jest trudne. Jeśli pani za każdym razem przechodząc koło tej koleżanki się kuli, bo pani organizm jest już wytrenowany do tego, że ona może panią uderzyć, bo to jest jej zdaniem śmieszne, to pani ma prawo bronić swojego bezpieczeństwa w dowolny sposób, który nie łamie prawa. Pani powiedziała, że dopóki nie przestanie pani ona bić w plecy, dopóty będzie miała przeciwne konsekwencje według pani uznania i poczucia humoru. I im bardziej to będzie nietypowe i niezwykłe,
tym bardziej ta osoba będzie się pani bała, ponieważ będzie się bała pani kreatywności. Dlatego ja bardzo odradzam uderzenie za uderzenie. Bo z tego może się wywiązać bójka, z tego może być sprawa sądowa, idiotyczna. To jest złamanie prawa, to jest przekroczenie granic. Natomiast jeśli w ramach prawa i kultury my potrafimy zamienić czyjąś codzienność w nieustający alert, to my zyskujemy przewagę nad tą osobą. Bo ona zaczyna się bać tego, co my możemy wymyślić. A jedynym sposobem, by nie narażała się na nasze pomysły, jest zaprzestanie agresji wobec nas. Tak? Bo ja nie mówię, żeby pani się mściła. Nie. Ja mówię, by zapowiedziała pani konsekwencje, jakie będą spotykać tą osobę, jeśli nie zaprzestanie swojego zachowania. To jest bardzo ważne. To jest różnica pomiędzy obroną a agresją. Jeśli ona zaprzestaje tego bicia, przeprasza za to, wycofuje się i więcej tego nie powtarza, to absolutnie oczywiście pani nie robi żadnych złośliwości. Natomiast radziłabym zastosować konsekwencje nie chcę z tobą rozmawiać, nie jesteś moją koleżanką. Radziłabym zastosować tak czy inaczej, po co pani osoby, do których nie dociera coś tak prostego. Po co pani takie koleżanki? Ustrawiające. Samo wyobrażanie sobie tej sytuacji już jest ustrawiające. Bo w tym momencie pani się czuje bezsilna. Jakaś jedna baba pani ciupie, ubliża, sprawia przykrość słowami, druga baba sprawia pani przykrość fizycznie. Samo myślenie o zemście, samo myślenie o sytuacji, gdy może je pani zgasić tymi samymi słowami, jest uzdrawiające. Żadne radykalne wybaczania, żadne bycie ponad to, to jest wszystko, to są bzdury. Każdy z nas ma w sobie mroczną stronę. Nasza mroczna strona, jeśli jest tak gwałcona przez jakieś koleżanki, które nie rozumieją słowa nie, nasza mroczna strona jest coraz bardziej sfrustrowana, ponieważ to jest nasza strona przeznaczona, stworzona do walki o przetrwanie i do obrony. Każdy z nas ma w swojej naturze walkę i obronę samego siebie oraz tego, co jest dla nas ważne, naszych bliskich. I jeśli jacyś soul coachowie, typu moja ulubiona, spadła duszy, która już od jakiegoś czasu podpisuje się bogini miłości, twierdzą, że nie mają mrocznej strony, to są to zakłamani, niebezpieczni ludzie, odłączeni od własnego ja. Każdy z nas ma wdrukowaną, windukowaną, wbudowaną w podstawowe oprogramowanie obronę siebie. Jeśli się nie bronimy, to jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani. Zaczynamy po pierwsze chorować emocjonalnie, a w efekcie fizycznie. Po drugie, naprawdę czynimy z siebie ofiarę. Te baby robią pani Kasiu, pani to, dlatego że mogą. One prawdopodobnie są czyimiś ofiarami i też się nie bronią. Przed mężem, przed matką. Ktoś im robi krzywdę, ktoś sprawia, że one się czują jak ludzka kupa nieszczęścia. I wyżywają się na pani i nazywają to żartami, żeby pani się nie złościła. Bo one mają tylko dobrą stronę. A jak pani pokaże swoją mroczną stronę, stronę do obrony, to będzie wielki alarm, że pani jest agresywna. Dlatego bym bardzo uważała na to, jakie konsekwencje pani użyje. Niech one będą jak najbardziej poświrowane, w sensie kreatywne i jak najbardziej zgodne z prawem. Ja jestem najlepszym przykładem tego, że obrona konieczna może człowieka zaprowadzić przed sąd. Konfrontacje fizyczne są... Jest z nich więcej problemów niż zysku. Są czasem nieodzowne, ale to są rzeczy, które się wymykają spod kontroli. Chociażby dlatego, że jeśli ma pani do czynienia z osobą nieobliczalną, to pani ją odepchnie, ona wstanie, rąbnie głową o futrynę i powie, że to pani.
Po co pani coś takiego? Absolutnie nie. Jeśli one będą wiedziały, że panią stać na coś niedorzecznego, to one się będą bały pani narazić. Albo będą panią bardziej gnębiły. Jasne. Pytanie, co pani z tym zrobi dalej, jeśli będą dalej gnębiły. Może pani zapowiedzieć kolejne konsekwencje. Może pani je nagrywać. Tę ubliżającą, tę bijącą? Nagrywać, to najlepiej. Może pani po prostu powiedzieć, nie jesteśmy już koleżankami, tam są drzwi. Nigdy więcej tu nie przychodź. Może pani zmienić pracę. Naprawdę może pani zmienić pracę. Może też pani pogadać z szefem, że z tymi osobami się nie da pracować. Ma pani całe mnóstwo możliwości. Ważne jest, by zdecydowała pani w sobie, że to i to jest absolutnie niedopuszczalne i za nic w świecie się pani na to nie zgadza i nie będzie tego tolerować. Następnie, by zapowiedziała pani konsekwencje, a potem je wyciągnęła. Nieważne, jakie one będą. Nie muszą być mocniejsze. Nie, to pani ma być mocniejsza od tych koleżaneczek. Co to znaczy, że pani ma być twardsza od nich, silniejsza od nich? Nie wycofuje się pani z tego. Po prostu. Na ludzi chamskich nie działa kultura, działa chamstwo. Na ludzi, którzy przekraczają granice, nie działa kultura osobista ani prawo. Nie, na ludzi, którzy nie potrafią się zachować, nie działa żadne dobre zachowanie. Ponieważ gdyby one na takich ludzi działały, to oni by się tak nie zachowywali. Im bardziej osoba jest niewychowana, chamska, tym bardziej ma głęboko w poważaniu zasady kultury. Proszę sobie przypomnieć, co mówił Voldemort do Harry'ego. Że tacy ludzie jak Harry są przewidywalni. Dlaczego? Bo mają granice przyzwoitości na przykład. Bo mają granice moralności, są przez to słabi. Voldemort uważał, że on jest mocniejszy, ponieważ Harry pewnych rzeczy nie zrobi, Dumbledore pewnych rzeczy nie zrobi, a Voldemort jest w stanie zrobić każde zło. Więc takie koleżaneczki, jedna czy druga, uważają, że pani jest słaba, bo pani pewnych rzeczy nie zrobi. Chodzi o to, żeby zrobiła pani, co powiedziała, że zrobi, a potem zrobiła coś, co im się w głowie nie mieści, co przekracza ich wyobraźnię i o co równocześnie nie można pani wytoczyć żadnej sprawy. Na koniec podam taki przykład. Miałam takiego znajomego, kiedy byliśmy nastolatkami, pankowcami. To były jeszcze czasy, gdy były bardzo duże problemy ze skinheadami i za to, że się wyglądało jak pankowiec. Można było oberwać w środku dnia w Warszawie niezły łomot. Jeden ten mój znajomy nosił taki płaszcz skórzany, a pod nim toporek taki kuchenny. Kiedy łysi, czyli skinheadzi, do niego startowali, no to było wiadomo, że parę jakichś tekstów, popchnięć i zaczynało się bicie. To zawsze tak wyglądało. On po prostu odsłaniał połę tego płaszcza, gdzie był widoczny ten toporek i robił taki uśmiech Jokera. Obłąkany. Nigdy nie dostał. Dlaczego? Dlaczego jeden koleś z toporkiem nie dostał nigdy od całej grupy skinheadów? Nie dlatego, że on z tym toporkiem wydawał się silniejszy od nich. Nie. On wyglądał na wariata. Więc oni nie wiedzieli, jakie są granice tego człowieka. A więc co, z czym on do nich wyskoczy? Wiadomo, że normalny człowiek, nawet napadnięty, nie będzie próbował odrąbać napastnikowi łba od razu. Będzie się próbował obronić w każdy możliwy sposób. Ale noszenie broni, nawet jeśli jest to toporek kuchenny, jest nielegalne, czyli ten człowiek jest już zdolny do złamania prawa. Dwa, pokazywanie swoich najmocniejszych stron, swoich atutów jest zachowaniem nieprzystosowawczym. To znaczy, jeśli mam się czym bronić, to nie powinienem pokazywać napastnikom swojej broni do ostatniego momentu, dopóki jej nie użyję, prawda? Żeby oni nie wiedzieli, co mam,
żeby nie wiedzieli, jak walczyć. Więc jeśli ja od razu pokazuję, że mam przy sobie toporek, to znaczy, że ja się zachowuję zupełnie niestandardowo. A to znaczy, że jestem świrnięty. A to znaczy, że ja zamiast się bronić, mogę być nawet gotowy umrzeć, a wcześniej wybić ten toporek w twarz któregoś z tych skinheadów. I nieważne, że to nie jest prawda. Ważne jest to, co ci napastnicy sobie myślą. A kiedy słyszą o konsekwencjach niestandardowych i dziwnych, czy też na samym początku konfrontacji, gdy tylko się przyczepią, dowiadują się, że masz toporek kuchenny i najwyraźniej jesteś gotowy go użyć, to już nieważne, że ty blefujesz. Ty wyglądasz na większego świra niż oni. To jest metoda Jokera. Joker tak naprawdę, szczególnie w tych lepszych Batmanach, on niewiele robił złego. On głównie się skupiał na tym, żeby swoim zachowaniem przestraszyć Batmana na tyle, żeby Batman się spodziewał wszystkiego i żeby to z Batmana wyszło zło. Szczególnie Joker Heatha Ledgera tak robił. On coś tam sobie okradł bank, wysadził szpital, dobra, ale to, na czym on się najbardziej skupił, to na tym, żeby doprowadzić Batmana do przekonania, że on jest kompletnie nienormalny i zdolny do wszystkiego. I doprowadził do tego, że Batman zaczął używać większej agresji, większej przemocy niż Joker. A Joker zaśmiał mu się w twarz i powiedział, nie ma między nami różnicy, nie ma między nami moralnej różnicy. Kwestia z tego, żeby w głowie napastnika odbyła się koszmarna historia na temat tego, co my mu możemy zrobić. A im bardziej zły i parszywy jest ten oprawca, ten agresor, tym gorsza historia w jego głowie się odbędzie, bo to on będzie wymyślał, do czego my jeszcze jesteśmy zdolni. Więc o tym proszę pamiętać, pani Kasiu, że pani koleżanki, w ogóle proszę ich nie nazywać koleżankami, to nie są koleżanki. Koleżanki to są osoby życzliwe, bliskie, sympatyczne, które są dla nas czymś dobrym. Jeśli one się tak zachowują, to nie są koleżanki. To są osoby, które pani zna. Osoby z pani otoczenia. Jeśli one się tak zachowują, to w ich głowie powstaną, jeśli pani się tylko postawi, wystarczająco straszne historie. Jeśli pani podniesie rękę, tak? Jak tamta będzie się zamachiwała na pani plecy i złapie ją za tą rękę, powstrzyma, tak? Zablokuje, to ona już sobie dopowie, ona już się będzie czuła jak pobita przez panią, bo ona by panią w tym momencie uderzyła. A każdy z nas potrafi wymyślić o drugim człowieku tylko tyle, ile sam ma w głowie. Więc jeśli ona bije, to ona będzie przekonana, jeśli pani tylko zablokuje rękę. Ona się już będzie czuła pobita. Ona się już będzie czuła skrzywdzona. Ją już ta ręka będzie bolała. Więc te wszystkie pokonywania ludzi, którzy nas atakują, odbywają się tak naprawdę w ich szalonych głowach. Pani się tylko musi pokazać jako osoba twarda, nieustępliwa i nie dająca sobie w kaszę dmuchać. A oni już sobie wymyślą, co złego im pani zrobiła lub zrobi. I będą się bali, nawet jeśli pani do tego ręki nie przyłoży, nie da im żadnego realnego powodu. A wrogów w nich i tak pani ma, i tak. Lepiej mieć otwartych wrogów niż fałszywych przyjaciół. Dziękuję bardzo. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.